Siemanko, z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii 7 Days tutaj na Alfie 21. Dzisiaj jest taki trochę specjalny odcinek, bo będę chciał wam pokazać bazę hordową, sposób na bazę hordową. No i na zwykło, można na niej mieszkać, można w hordy w niej przeżywać. Plus będę chciał wam pokazać specjalny blok, który tam przyuważyłem w internetach, na filmikach, który zombiaki omijają, totalnie omijają, nawet na niego nie chcą patrzeć, więc bardzo się przydaje, więc to będzie taki bonusik. Oczywiście ja tutaj będę korzystał z deweloperskich narzędzi, no bo będzie mi to łatwiej stworzyć. Możecie, ja zacznę tutaj budować z bloków betonowych, aczkolwiek bazę można budować już z drewna i z kamienia i ona też się sprawdza. Dobra, zacznijmy w takim razie od podstawy. Oczywiście tej podstawy budować nie trzeba. Możecie budować na gruncie, ale ja wyznaję taką zasadę, że przy każdej bazie zawsze jest lepiej zrobić podstawę z jakiegokolwiek bloku niż budować na ziemi, bo te bloki są twardsze. Zaczniemy od budowy takiej podstawy bazy. Ja ją wybuduję powiedzmy 10 na 10, ale to jest dowolność. To nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. To zależy, jak chcecie mieć tą bazę dużą, tak? Możecie wybudować 12, możecie budować 14. Ważne, żeby była parzysta liczba. Później wam powiem dlaczego. Dobra, czyli tak, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloków i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloków. Dobra, i musimy wypełnić cały elegancki kwadracik. Okej, mamy ładny kwadracik. Kolejny etap to jest wybudowanie podpór naszej bazy, bo ona będzie na wysokości. I teraz w zależności od tego, jak wam się chce i jak macie dużo bloków, możecie to robić na jakichkolwiek blokach, nie wiem, kolumnach, kwadratach, czymkolwiek, żeby ją podnieść do góry na wysokość powiedzmy 4 bloków, czwarte to będzie piętro. Musimy wybudować tak, 2, 3, 4 kolumny, piąta to będzie piętro. O tak. To jest jeden z wariantów, tak? Stawiacie kolumny na rogach plus na środku. O tak, 1, 2, 3 z tej, 1, 2, 3 z tej, 1, 2, 3 z tej, o tak. To jest takie, można by powiedzieć, minimum, tak? Żeby ta baza miała jakąś konkretną stabilność. No i musicie wybudować wszystko w ten oto sposób. Lub drugi wariant jest bardziej czasochłonny, aczkolwiek bardziej stabilny. To znaczy cały ten klocek wypełnić blokami, tak? Oj, nie tak miało być. Caluśko go tutaj aż do samej góry wypełniamy blokami. I on ma być cały pełny, ale to jest stabilniejsze, ale dużo więcej zasobów, czasu, no i jest dużo trudniejsze do wykonania. Także w zależności od tego, co potrzebujecie, to sobie budujecie, tak? Ja wam pokażę dzisiaj bazę na kolumnach, żeby nie tracić czasu, bo chodzi o samą kwintesencję i tego, jak się tą bazę buduje, a nie żeby tutaj pokazywać i budować nie wiadomo jakie wielkie konstrukcje. Także zabieram się do budowania i jedziemy. Thank you.
Dobra, i teraz kolejnym wariantem tej bazy, bo ta baza ma dużo wariantów. Lepszych, gorszych, wygodniejszych i tak dalej. Jednym z wariantów jest na tym piętrze zrobienie czegoś takiego jak kratki. To można by nazwać, powiedzieć, że będzie piętro gospodarcze, obronne, tak? Na tym piętrze będziemy sobie mogli zejść i w razie czego zobaczyć, czy w czasie hordy jakieś zombiaki nie walą nam tutaj na dół, tak? To będzie całe wypełnione kratkami. Będziemy mogli sobie na to piętro zejść i zobaczyć, czy zombiaki nam nie walą w kolumny pod spodem. I to jest wariant, jeśli budujemy bazę na kolumnach, bo jeśli wiadomo, będzie wszystko wypełnione blokami, to tutaj nie ma co budować takich sobie krateczek, tak? Bo i tak nic nie zobaczymy. No dobra, wracam do budowania. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda skończone. Okej, i mamy takie coś. A ważna rzecz, budujemy z tych kratek. Jeśli w ogóle chcemy w oknach mieć jakieś kraty, to najlepiej te rusztowanie drabina, ponieważ przez nie te żygowiny policjantów nie przechodzą. A normalnie możemy przez nie strzelać i wszystko robić. Nie przejmujcie, że tu jest taka szpara, bo tak naprawdę gra to czyta jako cały blok. Tutaj... Oj, chyba coś źle zrobiłem. Bo tu nie powinno być tego bloku. Dobra, musimy to rozwalić i walnąć te kratki na odwrót. Pomyłeczka. Dobra, teraz jest dobrze. Czyli tak jak mówiłem na początku, budujemy tutaj cztery kolumny i piąta to jest jakby ten blok, ta kratka. Oj, nie trafiłem. To znaczy, tutaj jakby to wisi, ale gra to czyta jako cały blok. Więc nie przejmujcie się, że tutaj jest przerwa, bo to i tak ma swoją stabilność, mimo że wisi w powietrzu. Tym się nie przejmujcie. No i trzeba to wypełnić całe, tak jak wcześniej. No i dobra, mamy to. Kolejny etap. W przypadku takiej wariacji tej bazy to jest zrobienie dwóch krateczek wysokości i na trzecim jakby będzie piętro już właściwe, gdzie będzie nasza baza. Czyli jedziemy sobie taki ładny kwadracik, tyk, tyk, tyk. I tu tak samo ładujemy sobie te krateczki. Czekajcie, bo tutaj widzę, koledzy nie dają spokoju. Nie mogę ich wyłączyć. No dobra, niech na razie latają. O, i stawiamy sobie takie krateczki, żebyśmy z tego piętra od dołu też mogli w razie czego sobie strzelać. No i dobra, mamy tutaj wypełnienie. Teraz, żeby można było stąd wychodzić, stawiamy sobie te krateczki tutaj, bo to normalnie działa jak drabina. Więc po tym normalnie można sobie, o, się wspinać. Oczywiście zombiaki po tym się nie wspinają, jak to tak działa, jak tutaj, jako ściany. Spokojnie.
Dobra, i teraz, jak mówiłem, musimy to wszystko budować sobie elegancko. Okej, mamy pięterko. To już będzie nasze właściwe piętro. Tak wygląda baza, jeśli chodzi o podstawę. Oczywiście z tego piętra też można rezygnować. Mówię, to jest wiele wariantów tej bazy. Sednem będzie tak zwana ścieżka zdrowia, która ona tutaj robi robotę, jeśli chodzi o tą bazę. Wybudujmy sobie, powiedzmy, prowizoryczny tutaj pokoik. Też wam powiem, że ja to buduję zazwyczaj na wysokość 4 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąta to oczywiście jest kolejne piętro, jeśli będzie potrzebne. A jak nie, no to dach na skraplacze czy ogródek. Buduję to na wysokość 4 pięter, dlatego że jak potem chcę sobie wybudować warsztaty, to elegancko mi wchodzą dwa warsztaty, jeden na drugi. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Pyk, 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 pyk. Oto tak. Weźmy sobie, znajdźmy tutaj warsztat. Słuchajcie. Zniszczony, zniszczony? Nie, chcę. Dobra. Jak mam wysokość 4 kratek, elegancko mi wchodzą dwa warsztaty, jeden na drugi. Przez co mam tutaj troszkę więcej miejsca. Ale dobra, to na razie zostawiamy. Dobra, już teraz jedziemy z konkretami. Kończę to pięterko i wam pokażę, jak ma wyglądać ta moja ścieżka zdrowia, która ona tutaj ma robić robotę. Dobra, i teraz tak, początek tej ścieżki zdrowia. Wybieramy coś takiego jak sześcian, jedna, druga. Bierzemy, przytrzymując R, bierzemy zaawansowane. Stawiamy o tak bloczki. No na wysokość taką, jaką będziemy mieli naszą tutaj bazę, tak? Tu już jest sufit, to jeszcze go zróbmy sobie. O. I stawiamy te półbloki. Tutaj stawiamy na drugą stronę. Opa. I teraz już też kwestia dowolna, jak zrobić sobie tutaj się osłonić. Ja się osłaniam zawsze w ten sposób, ale można tu stawić jakiekolwiek inne bloki, jakieś belki. Można nic nie stawiać, no ale wtedy trzeba będzie, będziemy narażeni na plucie zombiaków i tak dalej. Poza tym, jak gra parę osób, to zawsze jedna osoba może wskoczyć i strzelać z wysokości, a druga pod nią. Więc to jest taki luksus. Dobra, tak samo tu. Te okna można wypełnić kwadratami, normalnie, elegancko, albo można zrobić dodatkowe okienka, tak? Że jeszcze gdzieś z tego narożniczka coś widać i można strzelać, to też jest opcja jedna z wielu. Dobra, i teraz tak jak wspominałem, mamy tutaj te bloki. Wypełnienie. Pokażę wam, jakby to budować z, no tak z ziemi, tak? Bo ja teraz mam, wiadomo, tryb Boga, mogę latać, a to trzeba będzie w normalnych warunkach budować z, no z ziemi, tak? Nie latając, więc to jest troszkę wtedy trudniejsze, więc wam mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Mając te bloki, możemy się elegancko podsadzać. No i wtedy jedziemy. Tylko ważna kwestia. Te bloki mają masę
10 i wsparcie w poziomie 20. Jeśli chcemy wiedzieć, ile bloków możemy takich wiszących postawić, to musimy sobie wsparcie w poziomie podzielić przez masę. Czyli będziemy mogli mieć 12 wiszących bloków, zanim one się zawalą. A żeby wam udowodnić, to zaraz policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I widzicie, 13 jak postawię, to to wszystko runie. Czym lepsze bloki, jak tutaj beton, to jest nam łatwiej trochę budować, bo musimy takie wiszące sobie zrobić. Zobaczcie, na przykład te zwykłe bloki mają tylko 8. Tylko 8 wiszących bloków, 9 będzie upadał. Ale dobra, mamy te bloki. Miałem wam pokazać, jak to się buduje w sumie z takich warunków normalnych. Odstawiamy sobie elegancko bloczki. Tu sobie przytrzymując R kopiujemy obrót i robimy to samo w drugą stronę. Widzicie, to samo. Jak tam już miejsca braknie, stawiamy sobie bloczki elegancko. Hop, 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 hop. I jedziemy. Radzę to budować na początku. Nawet jak macie inne bloki typu bruk, beton, budujcie to zawsze z podstawowych bloków. Bo raz, że wam się coś popsuje, coś nie tak ustawicie, możecie bloki szybko podnieść. Tamte będziecie musieli znowu łupać. Dwa, że stawiając te bloki i ulepszając je potem do betonu, dostajecie naprawdę sporo expa. Jeśli ktoś siedzi ciągle w bazie i tylko buduje, to prawdopodobnie będzie miał szybciej i większy level niż osoba, która chodzi na zadanka. Tylko musi cały czas ulepszać i budować. Wiadomo, jak będzie siedziała w bazie i tylko siedziała, to wtedy nie. Dobrze, mamy takie coś. Teraz wypadałoby zrobić jeszcze podstawę. Tak, powiedzmy, dla bezpieczeństwa, tak? Bo jakieś wsparcie do tych murków wiszących. Bo jak jednak zombiaki coś sobie, demolisher wybuchnie, tak? Zniszczy jeden blok, to baza runie, mimo że była stabilna na początku, no to demolisher zniszczy jakieś bloki i to wszystko może runąć, więc zawsze lepiej być troszkę bardziej zabezpieczonym. Dobra, ja zrobię tutaj podstawę, bo tak samo tą podstawę trzeba będzie przeciągnąć aż do tutaj gdzieś momentu, kiedy my tu będziemy schody budować. Mamy taką podstawę i teraz co robimy? Budujemy sobie elegancko, gdzieś powiedzmy w połowie, betonowe bloki, znaczy betonowe, bo ja mam betonowe, ale jakiekolwiek bloki, to też nie musi być ten kształt. Możecie sobie inny kształt wybrać. Chodzi o to, żeby była podpora. Mniej więcej w połowie. To też zależy od tego, z jakich bloków będziecie budować, bo wiadomo, jak będzie drewno, to nie będzie takie długie. Te bloki podpory może będziecie musieli dać gdzieś tu, a potem drugie tu. To już musicie sobie sami zobaczyć, z jakich bloków budujecie. Dobrze, mamy podstawę. Teraz musimy zająć się schodami. Jeszcze jedna kwestia. Nie, dobra. Najpierw zajmiemy się schodami i wtedy wam powiem, co dalej. Thank you.
Dobra, mamy schodki i teraz zobaczcie. Też ważną rzeczą jest zrobienie czegoś takiego, żeby zombiakom ułatwić tutaj wbieganie. Bo jak one będą się gdzieś tutaj przycinać, mogą zacząć walić w inne bloki. Dlatego ważne jest robienie im jak najłatwiejszej drogi na naszą ścieżkę zdrowia, tak? Tak to wygląda. Tak jak wspominałem, tutaj budowanie tych schodów też jest opcjonalne. To nie musi być schod, nie muszą być schody, może być zwykła rampa. Chodzi o to, żeby jak najbardziej tym zombiakom ułatwić wejście do nas na górę, tak? I teraz mamy coś takiego, jak widzicie. I musimy znaleźć klin 60 końcówka. Jak już go mamy, idziemy pod spód. Idziemy pod spód. Nie to. Zaawansowany obrót. I robimy takie coś. Robimy takie coś. Opa. I to samo z drugiej strony. O tak, 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 tak. To jest te dwa elementy, czyli te półściany i te rąby pod spodem. To jest jakby najważniejsza rzecz w całej tej bazie. Musicie pamiętać, że te półbloki muszą wchodzić tutaj do bazy i tu na tą platformę, a te rąby muszą tutaj być połączone z całą bazą. Teraz co dalej? Dalej musimy tutaj wypełnić oczywiście ścianami. Hop, 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 hop. No i na wysokość taką samą, jak mamy tutaj sufit, tak? I stawiamy sobie bloczki elegancko. Dobra, i mamy teraz już takie ścianki. Teraz jeszcze jedna rzecz. Mianowicie wracamy do tych bloków, do tych rąbów. Kopiuj obrót. I robimy coś takiego. Nie ma to znaczenia, jak długie to będzie. Może to być jeden blok, może być dwa, może być trzy. Nie przesadźcie, bo jak przesadzicie, to ta długość tego będzie wam obciążała całą konstrukcję. A nie ma co nadwyrężać całej konstrukcji, tak? Najlepiej jest, żeby ta odległość tutaj do tamtej kratki była na tyle mała, żeby wam łatwo było strzelać, bo na przykład jak będzie, nie wiem, te zombiaki by tutaj spadały, to wy stamtąd nie będziecie w stanie na przykład strzelać do nich ze strzelby, bo strzelba najnormalniej w świecie do nich nie dosięgnie. A fajnie by było, żeby móc do nich strzelać z każdego rodzaju broni, tak? Wy będziecie sobie stać tutaj, o, one tam będą biegały i se tu spadały na dół. Ale dobra, nie wyprzedajmy faktów. Teraz kolejna rzecz. Jeśli wybudowaliśmy bazę w ten sposób, na podstawie, bo tą bazę można wybudować w wodzie, ja na odcineczku wybudowałem ją w wodzie i mi to rozwiązało jeden problem, a mianowicie, jak te zombiaki spadają na dół, to one dostają coś takiego jak rage, czyli spadną na dół, zrobią sobie kuku i się wkurzają i nawalają w jakikolwiek najbliższy blok mają pod ręką, tak? A my byśmy chcieli tego uniknąć, to znaczy one powinny spadać i biec nam z powrotem na ścieżkę zdrowia. Dlatego jednym z rozwiązań jest zrobienie snopków siana. Jak spada się na siano, to człowiek sobie nie robi kuku. Ops! I nic mu się nie dzieje. Nie pamiętam, na jakiej odległości one działają, wysokości, ale naprawdę dłużej. Więc możecie te bloki sobie podstawiać na przykład gdzieś pod bazą, jak chcecie mieć szybkie wyjście z bazy, a macie bazę wysoko, to sobie stawiacie blok siana, hop, skakujecie na niego i jest spokój. Dobrze, i mając coś takiego jak te sianko, zombiaki sobie spadają, up, mają mięciutko, nie denerwują się i biegną nam dalej. Także tak wygląda jakby taka jedna z podstawowych opcji bazy. Jeszcze zamiast siana możemy zrobić coś takiego,
że robicie tutaj dziurę. Ile tu mamy? Dwa? Dwa. Dobrze. Robicie tutaj elegancką dziurę. Tyk, 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 tyk. Bo tak. Dajecie im, powiedzmy, rampkę elegancką. O. I wlewacie tutaj wody. Bo woda działa identycznie jak siano. Wpadając do wody, zombiaki nie robią sobie kuku. No tyle, że z wodą jest troszkę problem, żeby ją przynieść do bazy w takich ilościach, tak? Dlatego możecie zawsze wybudować... Oj, wylałem. Możecie zawsze bazę wybudować w... już na wodzie, tak? Wtedy też nie macie tego problemu. Biegnie sobie zombiaczek. Chlop! Oj. Jednak się troszkę pomyliłem. To znaczy, trzeba to zrobić troszkę głębsze. Jak usłyszeliście, moja postać zrobiła... Czyli ją troszkę mogło zaboleć. A jak ją mogło zaboleć, to i zombiaka mogło zaboleć. Także op, op, op. Op, op, op. No i wypełniamy to wodą tak jak wcześniej. Jak wspominałem, to jest tylko jedna z opcji tej bazy. Ciut trudniejsza, ale może i łatwiej, ładniejsza trochę, tak? Oj, znowu skucha. Czyli widzicie, trzeba jeszcze zrobić. Na bloczków 3. Hop, hop, hop. Wlewamy wody. Jeszcze raz. Żeby tej wody tutaj było więcej. No, wypełniaj się. Dobra, jest pełno. Teraz sprawdźmy, czy 3 już starcza. Hopla. Tak, widzicie? Czyli 3 bloki głębokości. I macie ten sam efekt, co ja wtedy miałem z siankiem. Ale dobra. Ja wrócę do pierwotnego kształtu. Żeby to było jak było. I wam jeszcze pokażę parę opcji. Już tego nie będę zakopywał. To już nie ma co tracić czasu. I wam jeszcze parę opcji pokażę z tą bazą. No i zaprezentuję, jak ta baza działa oczywiście. No i dobrze. Mamy sianko, mamy bazę. Tu możemy oczywiście wybudować kolejne piętro i kolejne i kolejne. O ile nie będziemy wychodzić kolejnymi piętrami poza obrys podstawy, każde piętro będzie wyglądało jak podstawa, to znaczy jeśli byśmy chcieli wbudować bazę wyżej, no to musimy tutaj tak samo postawić bloki. Czyli każde kolejne piętro będzie musiało mieć po środku bloki. Tak jak podstawa, czyli mówię, musicie budować identycznie jak podstawę każde kolejne piętro i wtedy, o ile nie będzie wychodzić za obrys podstawy, możecie budować w górę, ile wam się będzie chciało, tak? Znaczy tam gra ma jakiś swój limit, no, ale naprawdę wysokie bazy, bez obawy, że baza się zawali. Także dobra. Pokażę wam teraz, jak to wygląda, jakbyśmy mieli jakieś zombiaczki i co one tutaj będą sobie psuły. Generuj 25. Walniemy 50 zombiaków. Zawołajmy je. I popatrzmy, jak to działa. Oj, przepraszam, ja nie wyłączyłem zabijania zombiaków. Zanim spadną, to je trochę już zabiłem. No widzicie, tak to działa. Zombiaczki sobie lecą. No i będą tak latały w nieskończoność. Oczywiście musimy się liczyć z tym, że ta baza nie jest niezniszczalna, tak? Co któryś tam zombiak, a nie daj Boże demolisher wybuchający, gdzieś tam sobie od czasu do czasu jakiś bloczek szarpnie. Aczkolwiek sedno tej bazy jest takie, że widzicie, te zombiaki spadają i lecą z powrotem, spadają i lecą z powrotem, spadają i lecą z powrotem. I to, że one nawet
od czasu do czasu walną sobie w jakiś blok na dole, w jeden czy w drugi, i nawet go zniszczą, to po to mamy dodatkowe kolumny, żeby ta baza i tak wytrzymała. Tych kolumn możecie dołożyć więcej, gdzieś w tym miejscu, w tym, gdzie wam się żywnie podoba. I tak jak wspominałem, najważniejsze to jest te półbloki, te rąby. Wtedy baza działa, miodzio. Dobra, wykończmy zombiaki i wam pokażę jeszcze parę patentów. Znaczy w sumie to jeden, który mówiłem, że będzie bonusowy blok. Bonusowy blok, który działa jak marzenie, bo działa, sprawdziłem. I go jeszcze wam pokażę, jak on działa w bazie. Dobra, musimy się przenieść, bo ja już wybudowałem taką tą ciekawostkę. Ta-dam! Jak widzicie, to są takie bloczki. To są bloki, które się nazywają... już wam ich szukam. Jak znajdę, to wam powiem. To jest to. Sześcian, jedna, druga, jeden metr otwór. Macie takie bloczki, bierzecie sobie zaawansowane, obracacie, stawiacie na ziemi. I ja już wam pokazuję, co się dzieje. Jak ustawialiśmy te bloczki. To jest tylko taki krótki pokaz, żeby pokazać to, co bloki potrafią. Dawaj mi zombiaków. I patrzcie, co się dzieje. Widzicie? Omijają te bloki zupełnie. Nie chcą... Już. Umierajta. Nie przechodzą przez te bloki, omijają je zupełnie, lecą tak, jak im postawimy ścieżkę zdrowia. To jest naprawdę... blok, którego możemy zrobić z niego takie bazy, że... mamy święty spokój. Oczywiście, jeśli tutaj... to zabudujemy... to... to już się Eldorado kończy. Bo jeśli nie mają żadnej możliwości dojścia do nas, to przez te bloki będą przełazić. Więc musimy im dać jakąś możliwość do nas dojścia. Dobra, już chłopaki. Pokazaliście. Jeśli im nie damy żadnej możliwości dojścia, no to chłopaki będą przez nie przechodzić. I teraz wracając do naszej bazy. Ej, to nie jest nasza baza. To jest nasza baza. Lup. I wiedząc o tym, że mamy takie bloczki, które one nie lubią, możemy całą bazę tymi bloczkami zabudować dookoła. I mamy święty spokój, że będą latały gdzieś, łupały w bazę obok, gdzieś od boczne ściany. Bo widzieliście, że one... totalnie omijają te bloki. I tak na dobrą sprawę... też widzieliście, jak one tutaj spadały. Te siano też wypadałoby skorygować. Zobaczyć, w którym miejscu one najczęściej upadają. U nas upadały najczęściej w tym miejscu. I teraz nasze kolumny elegancko obudowujemy. Cyk, cyk. I mamy spokój, że one będą nam w te kolumny uderzały. Oczywiście tutaj też było trzeba poprawić to delikatnie. Widzieliście, że trochę zahaczały nam... lubiły sobie w tą kolumnę troszkę uderzyć. Ale to nie ma problemu. Robimy taki myk. Ustawiamy sobie sianka. Jeśli nam spadały za bardzo... przy kolumnie. Teraz wystarczy o jeden bloczek wziąć to dłuższe. Proszę bardzo. Teraz zobaczmy, jak to wszystko będzie działało. No chodź ta, chłopaki. Oj, 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 oj. Znowu palę chłopaków. Nie chcę was palić. No trochę bombaków tam spadło do środka. Troszkę nam spadło chłopaków do środka.
W takim wypadku, jeśli one nadal nam gdzieś wpadają tam, gdzie my nie chcemy, to wystarczy kolumny trochę przesunąć w drugą stronę. Ale widzicie, postawmy ich, chłopaków, jeszcze troszkę. Może nie 25. Ale niech tu nam przybiegną. Hop! Halo, wołam was. One nawet jak wpadną w te koła, to i tak w nich wyskakują, więc spoko loko. I obudowując bazę tymi kółkami, mamy, można by powiedzieć, prawie w 100% bazę AFK. Możemy, nie wiem, pójść sobie gdzieś, zostawić, a one będą tak w ciul w kółko latały. No, tamta jednak wpadła do środka i widzicie, ma problem, bo teraz nie wybiegnie stamtąd. Więc można jej dać jakieś taką opcję wyjścia. Ale tak naprawdę, a budując bazę już totalnie na wodzie, to macie święty spokój naprawdę, bo wtedy w ogóle se kuku nie robią, nie wpadają w rage'a i nie mają za bardzo w co walić. A tak to tutaj sobie kuku robią i czasami w coś walną. Także widzicie, baza działa, zresztą ja z niej korzystam prawie zawsze na odcinkach, na serwerze. Wybijmy te zombiaki. Tu. Popalone? Już? Popaleni chłopaki? Spaleni. Dobra, kochani, widzieliście, baza działa, mówię, ja ją nieraz sprawdzałem, można ją robić w wielu wariantach, najważniejsza jest ta ścieżka zdrowia, no i tamte tajemnicze bloki, które znalazłem w internetach, podpatrzyłem na innym filmiku, że naprawdę działają. Także dzięki, że wpadliście, zapraszam na następne odcineczki, no i na serwer, na Borsukowo. No i co? Bajo jajo, do następnego.